Głębokie uzdrawianie traumy rodowej. Witam serdecznie. Dzisiejszy mój wykład będzie na temat głębokiego uzdrawiania traumy rodowej. Przy okazji też powiem o kilku znanych mi metodach uzdrawiania obciążeń rodowych, które są dość popularne w naszym kraju i w miarę skuteczne. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest ta trauma rodowa. Otóż większość ludzi, nie wszyscy, ale większość ludzi ma w zapisie komórki macierzystej, w pamięci tej komórki macierzystej, taki zapis posiada, który determinuje część naszych zachowań, część naszych emocji. Tego się nie nauczyliśmy od nikogo z naszych rodziców, z naszych przodków w trakcie życia, w trakcie doświadczania kontaktu z nimi. Natomiast przejęliśmy część tych wzorców podczas poczęcia, Na ten temat bardzo dużo mówi twórca metody WHH, albo po angielsku WHH, Wholehearted Healing. Jest to metoda, która umożliwia również wypalanie na bardzo głębokim poziomie tej traumy rodowej, która wiąże się z przyjęciem od całego rodu, od przodków, różnych obciążających nas wzorców. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że bardzo słusznie tenże twórca metody Wholehearted Healing twierdzi, że zapisy traumy rodowej, zapisy tych wszystkich ważniejszych mechanizmów, wydarzeń, które wpływają na nas, one dokonują się podczas poczęcia i wiążą się z komórką macierzystą. Przychodzi sobie plemnik, który ma swoje tam wzorce zakodowane, porodzi ojca, łączy się z jajeczkiem, które ma zakodowane wzorce porodzie matki i tworzy się wspólna jakość, wspólna nowa jakość. Niektóre z tych elementów wspierają się, wzmacniają się, inne się osłabiają, co rzadziej jest, natomiast jedne z drugimi się sumują. Tak więc w pewnym sensie ten nowy człowiek, nowe dziecko przyszłe jest taką sumą traum rodowych jednej i drugiej rodziny. Można według WHH można obserwować i uwalniać, wypalać światłem różne elementy tej traumy rodowej, które zostały zakodowane zarówno w plemniku, jak i w jajeczku. Osobno uzdrawia się wzorce, które wraz z jajeczkiem dostały się do właśnie systemu energetycznego człowieka i osobno te wzorce, które dostały się razem z plemnikiem do całego systemu energetycznego człowieka. No dlaczego to jest takie ważne? Otóż komórka macierzysta powstaje w wyniku zapłodnienia. Jest to pierwotna, pierwsza nasza komórka macierzysta. I ona później w trakcie rozwoju replikuje się w innych komórkach. Jest to bardzo, bardzo ważna sprawa. To wszystko, co jest zakodowane w tej komórce pierwotnej, replikuje się, czyli powiela się w komórkach kolejnych i kolejnych i kolejnych. Każda z kolejnych komórek ma już ten zapis od komórki macierzystej i każda z tych komórek
ten zapis powiela, kiedy się tam namnaża. Wygląda to pozornie strasznie. No, ale tak jak wiemy z różnych metod właśnie uzdrawiania traumy rodowej, ta trauma rodowa działa nie tylko w komórkach, ona działa w pewnym polu informacyjnym, można by powiedzieć polu morfogenetycznym. Profesor Sheldrake już wiele lat temu prowadził badania na temat pola morfogenetycznego. No, po polsku ja to nazywam polem informacyjnym komórki albo polem informacyjnym, w jakim człowiek żyje. I w ogóle po polsku to jest po prostu pole informacyjne. Więc jak będę dalej mówił, to będę mówił o polach informacyjnych. I teraz każdy z nas żyje w jakimś polu informacyjnym. Między innymi polu rodu, jednego i drugiego. Jeżeli mamy dzieci, to te dzieci żyją też w tym polu rodu jednego i drugiego, naszego, a oprócz tego jeszcze ojca czy matki, czyli drugiego z partnerów. I nie ma to znaczenia, czy utrzymujemy kontakt z tymi osobami z rodu, czy nie. Niektórzy rodzice myślą, że jak mieli traumatyczne dzieciństwo, jak odizolują dziecko od dziadków, to dziecko już nie będzie pod ich wpływem. No, bardzo śmieszne, powiedzmy sobie, wyobrażenie. Nierealne, po prostu nierealne. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, w jaki sposób funkcjonuje informacja i jak funkcjonuje pole informacyjne. Więc jeżeli żyjemy w polu informacyjnym rodu, to trzeba wziąć pod uwagę, że informacje, które są zakotwiczone właśnie w tej komórce macierzystej poprzez plemnika i poprzez jajeczko, te informacje, jak już mówiłem, replikują się w każdej komórce ciała. To jest jedno. Oczywiście, jeżeli te informacje są zreplikowane, mamy tendencję do tego, żeby wchodzić w wibrację harmonijną, czyli w kontakt z tym polem informacyjnym rodu. I tak jak zaobserwowano właśnie w innych metodach uzdrawiania traumy rodowej, bardzo słusznie zaobserwowano, że zmiana w polu informacyjnym jednej osoby, tej osoby uzdrawianej, zmiana tych wzorców, przestawienie ich na taki sposób, gdzie w miejsce dysharmonii, konfliktu zaczyna się harmonijne życie, współpraca harmonijna, no to powoduje, że następuje zmiana w całym rodzie. Zarówno u wstępnych, czyli powiedzmy sobie u dzieci i wnuków, jeżeli sobie ktoś tam uzdrowi, ale także u przodków. Jest to bardzo dziwna sprawa, bo jeżeli pewien wzorzec właśnie zmieniamy, to on działa na cały ród. W całym rodzie dokonuje się zmiana. Dla takiego przykładu ja sobie uzdrowiłem w pewnym momencie bardzo silną traumę rodową, którą miałem tam po babci. Wiedziałem, że coś takiego jest. Wiedziałem, ponieważ babcia też o tym mówiła. Chodziło o to, że jakiś tam daleki przodek mojej babci w jedną noc przegrał w karty cały majątek. Długo nie wiedziałem w ogóle, o co chodziło, jakie to może mieć konsekwencje dla mnie czy dla mojej rodziny. No nie wiedziałem, nie obserwowałem w ogóle tych konsekwencji, aż pewnego razu zauważyłem bardzo silną taką presję ze strony kobiet w rodzie, że mężczyznom nie można ufać, że mężczyzna nie zasługuje na zaufanie. Mówię, o kurczę,
czuję, że ta presja jest wywierana na mnie. Była wywierana przez babcię, przez matkę, prababci nie znają, ale również siostra na mnie wywiera taką presję. No, byłem już zdziwiony, no co siostra ma do mnie? No, tym bardziej, że mamy dobre relacje. No i mówię, dobra, to ja sobie chcę to uzdrowić. Zrobiłem sobie uzdrawianie metodą ustawień systemowych. Nie robiłem ustawień na ludziach, bo to zazwyczaj robi się na żywych ludziach, tylko zrobiłem sobie wizualizację. Zrobiłem sobie wizualizację tego uzdrawiania i szedłem wstecz w tradycji rodowej ze strony matki, babci, prababci i tak dalej, czyli z kobiecej strony. Szedłem dalej, aż doszedłem do tej pra. Nie wiem jak tam, to był prawdopodobnie XIX wiek i przypomniałem sobie, w jaki sposób ona zareagowała na wieść, kiedy wrócił mąż nad ranem, kompletnie pijany i powiedział: kochanie, my tu już nie mieszkamy, wyprowadzamy się dzisiaj, przegrałem wszystko w karty. Kobieta osiwiała. W jednej chwili dosłownie osiwiała z przerażenia, z szoku. No bo straciła cały majątek, w którym żyła, wychowywała się, na który liczyła. No ale wtedy pojawiło się też już to przekonanie, że mężczyzna to jest taki podejrzany typ i nie wolno mu ufać, nie można mu zaufać, bo można się po nim spodziewać wszystkiego najgorszego. No w tym momencie, kiedy dotarłem do pamięci tego wydarzenia, tego przekonania, wtedy mnie odpuściło, ale obserwowałem również, co się dzieje właśnie w otoczeniu. Ponieważ nie mogłem obserwować, co się dzieje na przykład u dzieci mojej siostry, no to nie widziałem, ale z tego co wiem, to tam też jakieś zmiany na lepsze nastąpiły. Natomiast bardzo intensywnie zauważyłem, że dokonała się zmiana nastawienia u mojej siostry. Zaczęła inaczej traktować swojego męża. No, oczywiście lepiej, nie gorzej, wiadomo. Pewien problem, pewien konflikt rodzinny się rozwiązał. Chociaż to nie siostra brała udział w terapii, tylko ja sobie tę autoterapię zrobiłem. Więc miałem tutaj bardzo wyraźne potwierdzenie, że rzeczywiście ta metoda działa. No, stosowałem również ustawienia Hellingera, czy ustawienia systemowe do rozwiązania innych problemów. No i nawet dość głęboko to szło. Dawało duże, duże pozytywne rezultaty. Kiedyś tam pamiętam też, miałem takie poczucie, w różnych związkach miałem poczucie, no ale to nie jest ta. To nie jest ta, no fajnie jest, no chciałbym, żeby to było tak do końca, ten związek, żeby on był już na zawsze. Ale coś mi tam mówiło wewnątrz, że to nie jest ta. No i w pewnym momencie znalazłem zdjęcie dziewczyny, na widok którego to zdjęcia poczułem bardzo silne emocje, bardzo silną wściekłość. Mówię, o, ciekawe. Zastanowiłem się tak, czy to jest jakaś osoba, która ma ze mną karmę, albo ja z nią mam karmę jakąś tam. Nie. Odpadło. No więc dlaczego ona mnie tak wkurza? Dlaczego budzi takie moje emocje? Osoba obca, której nigdy w życiu, ani w poprzednim życiu nie spotkałem. Dlaczego budzi moje emocje? Wziąłem sobie właśnie metodę ustawień Hellingera i zacząłem ją sobie ustawiać. W taki sposób, wsiaki sposób, wizualnie oczywiście. Z różnych stron, powiedzmy sobie, ją ustawiałem, siebie z prawej, naprzeciw, z lewej i sprawdzałem, kiedy rozładowanie
kiedy zostanie rozładowane napięcie. Napięcie się w pewnym momencie rozładowało. Poczułem, że jest dobrze, że mi przeszły wszelkie emocje, które miałem wobec tej osoby. No i już było dobrze, ale w tym momencie uświadomiłem sobie, o co chodziło. Otóż podczas wojny mój ojciec był w kontrwywiadzie Armii Krajowej i miał takie zadanie, żeby rozkochać w sobie żonę oficera SS, z którą się spotykał. No i dzięki informacjom, od której zawsze mógł ostrzegać swoich kolegów partyzantów, że jej mąż jedzie na likwidację partyzantów. Natomiast to jest jakiś taki element historyczny, który tutaj nie grał większej roli. Natomiast co było istotne? Istotne było to, że mój ojciec miał straszne pomieszanie wobec tej kobiety, bo z jednej strony mu się podobała, pociągała go, dobrze mu było z tą kobietą, no po prostu dobrze mu było, a z drugiej strony cały czas miał świadomość, że sypia z wrogiem. No, to moralnie się wykluczało po prostu, emocjonalnie się wykluczało. No i potem, kiedy już się ożenił z moją mamą, to czasem jego podświadomość przypominała sobie, że z tamtą kobietą mu było dobrze. I nie mógł zrozumieć, jak to jest, że z tamtą kobietą, która jest nie ta, właśnie to nie ta kobieta, tak? Jest mu dobrze, jest mu wspaniale, a z ukochaną żoną jakoś tak dobrze mu nie jest. No to oczywiście te wszystkie dylematy sobie odpuściłem i bardzo mi ulżyło. Kolejna partnerka to już była ta właściwa, tak? Już moja podświadomość nie miała wątpliwości, że to nie ta, tak? Czy ta. I w ten sposób też przekonałem się, że te metody działają. Moim zdaniem tam nastąpiło uzdrowienie głębokie do źródeł tego problemu. Natomiast później, kiedy wchodziłem już w traumę rodową głębiej, okazało się, że ta metoda, czy ustawień hellingerowskich, czy powiedzmy sobie ustawień systemowych, ona owszem działa tam do kilku pokoleń, pozwala nam uświadomić sobie pewne wzorce, pewne mechanizmy, z którymi żyjemy, ale z których działania nie zdawaliśmy sobie dotychczas sprawy, chociaż im podlegaliśmy. Więc kiedy sobie to uświadomiłem, to zacząłem szukać głębiej. No, przyszła koleżanka, która jest uczennicą właśnie w metodzie WHH, jest licencjonowanym terapeutą tej metody, no i zaczęła mi robić uzdrawianie wzorców rodowych. Najpierw bodajże ze strony mamy, potem babci ze strony mamy, jednej babci, drugiej babci i tak dalej, i tak dalej. Tak to szło sporo. No i potem ze strony ojca i znowu babci, jednej, drugiej i tak dalej, i tak dalej. Prababci, no, jednej, drugiej i pradziadków. No i rzeczywiście zauważyłem, że tam coś puszcza, po prostu puszczało. Dochodziliśmy do sedna, wypalało się czystym światłem i wtedy następowała ulga, następowało również uświadomienie, ale i trwałe uwolnienie od tego wzorca. Więc tutaj już też zauważyłem, że ta metoda sięga dużo głębiej, metoda oparta właśnie na działaniu czystego światła. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że przynajmniej według twórcy tej metody, że zakodowanie wzorców, szczególnie ze strony linii żeńskiej, trwa dużo dłużej i jest dużo starsze niż to, co mamy po ojcu. O cóż to chodzi? Chodzi o to, że wzorce, które mamy od naszej matki, one już były obecne w komórce, w
komórkach, one były już w komórce naszej babci. I praktycznie rzecz biorąc, komórka jajowa naszej mamy tak jakby powstawała jeszcze w organizmie naszej babci. Jeżeli chodzi o plemniki, no to tego nie ma, ale plemniki przenoszą pamięć komórki macierzystej ojca. W związku z tym też są obciążone tą pamięcią rodową z jego strony. I jest to dość istotna informacja, jest to ważne, ponieważ wypalamy traumę rodową z jednej i z drugiej strony. Na podstawie tego, co jajeczko wniosło do naszej traumy rodowej, co plemnik wniósł do naszej traumy rodowej. No i ponieważ ja jestem leniwym człowiekiem i na moje lenistwo zawsze możecie liczyć, jak to mówią, matką wynalazków jest potrzeba, a ojcem lenistwo, więc moje wynalazki mają genialnego ojca, jest to moje lenistwo. Na to lenistwo właśnie zawsze mogę liczyć i zawsze wiem, że coś uproszczę. No więc jak ta koleżanka mi tam wypalała poszczególne elementy tej traumy rodowej, czy od babci, prababci i tak dalej, i tak dalej. Pewne elementy były ważne, ale pewne elementy były mało istotne i one nie wpływały na mnie. No ale metodologicznie trzeba było to przepatrzeć, tak? Ja to rozumiem, że trzeba było zajrzeć w to, tamto, te elementy, tamte elementy. Natomiast mnie się nie chce. Mnie się nie chce tracić czasu. Ja mam tyle klientów, że no powiedzmy sobie poświęcanie zbyt wielkiej ilości czasu na wzorce, usuwanie wzorców, które są nieistotne, no to jest strata dla kolejnych innych klientów, którzy mogliby w tym samym czasie przejść przez terapię, którą ja robię. No więc zauważając, że są pewne właśnie u klientów pewne wzorce traumy rodowej, bo to się pokazuje, jeżeli normalnie wypalam węzły karmiczne, czyli te wzorce, które gdzieś tam są splątane, które bardzo trudno zauważyć w ogóle. Działanie widzimy, ale czasem działanie nawet tych wzorców jest niezauważalne. Dlaczego? No bo tak było, tak jest, tak będzie, tak nam się wydaje, że tak będzie. Oczywiście tak być nie musi. Natomiast trzeba tutaj zdawać sobie sprawę, że takie wzorce mogą być. I tutaj, o ile na przykład osoby, które stosują metodę Hellingera, twierdzą, że wszyscy mają obciążenia z traumy rodowej, to ja potrafię stwierdzić, czy dany człowiek ma takie obciążenia, czy nie ma takich obciążeń. Okazuje się, że nie wszyscy mają takie obciążenia z traumy rodowej, natomiast bardzo mnie czasem dziwi to, że niektórzy ludzie przychodzą do mnie i chcą, żeby pracować nad wypaleniem ich węzłów karmicznych, tak? Oni gdzieś tam na podstawie pewnych domysłów doszli do wniosku, że obciąża ich karma, że to nie może być nic z tego życia, bo to w ogóle z niczym się nie kojarzy z tego życia. Oczywiście. Nie kojarzy się. To, co mamy w traumie rodowej, też się nie kojarzy z tym życiem, natomiast jest powiązane z naszymi przodkami. I tutaj zacząłem sobie badać właśnie, z czym mi klient przychodzi. I okazuje się, że osoby, które samozdiagnozowały się, że to są węzły karmiczne, które je obciążają, że te osoby zakwalifikowały jako węzły karmiczne, tak powierzchownie, bo nie mając metodologii, żeby to zdiagnozować. Te osoby zdiagnozowały to właśnie jako węzły karmiczne, natomiast ja tutaj sprawdzam i okazuje się, że to jest trauma rodowa. I okazuje się właśnie, że ta trauma rodowa może być jeszcze gorsza, jeszcze gorszym obciążeniem, cięższym obciążeniem niż węzły karmiczne. Węzły karmiczne to są takie punkty, gdzie
splątane są nasze emocje, nasze nastawienia, oczekiwania. One są sprzeczne, wewnętrznie sprzeczne i my nie potrafimy tej sprzeczności rozerwać. I tutaj okazuje się, że w tych wzorcach traumy rodowej, które za pośrednictwem komórki macierzystej sobie przejęliśmy, okazuje się, że te wzorce mogą być jeszcze gorsze, jeszcze trudniejsze do rozpoznania i do uwolnienia. Oczywiście uwalnia się taką samą metodą, przynajmniej tak jak ja to robię, wypalając czystym światłem. Natomiast człowiek, który tego nie potrafi, on jest zdany, powiedzmy sobie, na jakieś swoje przeczucia, odczucia, ale raczej tego nie ruszy. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe, jeżeli już wiemy, że mamy jakieś obciążenia, że podejrzewamy te obciążenia. Jeżeli to już wiemy, możemy odwołać się do modlitwy o uwolnienie od tych wzorców i od ich przyczyn. Nie pytajcie mnie o to, jak taka modlitwa ma być skonstruowana. To ma być modlitwa, która płynie z serca, z waszego serca, z waszej decyzji. Choćby tak, powierzam Ci, Boże, uwolnienie mnie od tych wzorców i wszystkich ich przyczyn. I dziękuję za uwolnienie od tych wzorców i ich wszystkich przyczyn. Jeżeli serce wam powie coś jeszcze więcej, no to po prostu dodajcie to jeszcze więcej. Jeżeli więcej podziękowań, więcej podziękowań. Podziękowania otwierają nas na przyjęcie darów i błogosławieństw. Tutaj rzeczywiście taka modlitwa może nam pomóc i dużo zmienić, ale no, podświadomość może być jakaś taka zamotana straszliwie, że nie potrafi tego rozwiązać, nie potrafi przyjąć rozwiązania bezpośrednio właśnie ze sfery boskiej, intuicyjnej i wtedy przydaje się pomoc osoby z zewnątrz, która potrafi to wypalić. Dobra, wracając teraz do tej naszej traumy rodowej. Część tej traumy jest po przodkach, rzeczywiście po przodkach tych dalszych, czyli po przodkach naszych rodziców. Ale część traumy zapisanej w komórce macierzystej to jest trauma poczęcia. I znowu nie każdy ma tę traumę poczęcia. Są osoby, które mają traumę poczęcia, są osoby, które nie mają traumy poczęcia. No jeżeli mają, no to się tak samo wypala po prostu jak te traumy po przodkach, dalszych jeszcze. Skąd można wiedzieć, że jest to jakaś trauma rodowa? No, większość ludzi nie ma kwalifikacji do tego, żeby stwierdzić, co to jest. Trafnie wyczuwają, że coś ich obciąża, że coś jest to starego, że to jest nie z tego życia na pewno i nie z tej rodziny. To trafnie zauważają. Natomiast, żeby to rozpoznać dokładnie, no to trzeba się posługiwać specjalnymi metodami. Osoby, które się uczyły wahadlarstwa, są najbliższe temu, żeby się tego nauczyć i często bardzo łatwo uczą się później tego rozpoznawania, co jest przyczyną, gdzie ta przyczyna jest. Oczywiście to, że stwierdzimy, jaka jest przyczyna, to nam ułatwia później dobór terapii, dobór metody, natomiast jeszcze samo w sobie nie umożliwia nam uwolnienie się tego. No, kiedy już wiemy, co jest przyczyną, możemy, jak już mówiłem wcześniej, pomodlić się uwolnienie albo skorzystać z terapii wypalania, takiego głębokiego wypalania właśnie na poziomie komórki macierzystej. Samemu sobie jest to bardzo trudno zrobić. Ja czasami to robiłem, ale efekty, powiedzmy sobie, są niesamowite. I długość tej terapii jest niesamowita. Jeżeli sam sobie coś robię, to trwa 3, 5, 10 razy dłużej, niż gdyby mi to robił ktoś z zewnątrz. Więc bardzo przydaje się tutaj pomoc kogoś z zewnątrz. Pewnego razu dzwoni do mnie kolega
i mówi: słuchaj, moja żona jest gotowa, żeby cię poprosić, żebyś jej wypalił traumę rodową, bo ona nas tu pozabija po prostu. Dziecko mnie pozabija, dostaje takich ataków wściekłości, że no, jest źle, ale dojrzała do tego, żeby się od tego uwolnić. Mówię: dobra, wzięliśmy się za robotę, popracowaliśmy nad wypalaniem jej wściekłości, nienawiści. No, rzeczywiście ulżyło. Za tydzień ona dzwoni i mówi, że widziała się znowu z tatusiem. Owszem, wściekłość jeszcze była, ale już go nie chciała zabić. No dobra, zrobiliśmy drugą sesję. Wypaliliśmy do końca jeszcze te resztki wściekłości i okazało się, że ona może się spotkać z tatusiem i bez żadnych emocji już. Absolutnie bez żadnych emocji. Więc tutaj jeden z takich przykładów, kiedy wypalenie tej traumy rodowej działa. Ono po prostu działa bardzo skutecznie. Jak już mówiłem, trauma komórki macierzystej może wynikać z zakodowania emocji rodziców w trakcie poczęcia, ale też jest nawarstwieniem się tych pewnych wzorców, które zostały przejęte od całego rodu, jednego i drugiego, i ze strony matki, i ze strony ojca. Te wzorce mogą być bardzo, bardzo różne. No i co teraz z tym? No, pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie od razu rozpoznać, które te wzorce zostały w trakcie poczęcia jako wzorce od rodziców bezpośrednio z czasu poczęcia zakotwiczone, a które zostały jako rodowe. No nie jest to bardzo istotna sprawa z punktu widzenia kogoś, kto prowadzi uzdrawianie. Może to być istotne o tyle, że znajduje się w odpowiednim czasie, znajduje się w odpowiednim miejscu, przyczyny, no i dalej można już nie szukać. Zazwyczaj następuje takie rozładowanie napięcia, że jest to odczuwalne dla osoby uzdrawiającej, dla uzdrawianej tym bardziej. Mamy tutaj takie elementy tej właśnie traumy poczęcia. Przykład taki: wiele lat temu pracowałem z dziewczyną, która zaraziła się wstrętną chorobą tropikalną, dzięki której nie mogła mieć dzieci, bo by te dzieci po prostu były zakażone, od razu by były skazane na jakieś tam, powiedzmy sobie, niepowodzenia, najprawdopodobniej śmierć jeszcze w łonie matki. No, szukaliśmy, skąd się to wzięło. Okazało się, że była to trauma poczęcia. Kara właściwie za traumę poczęcia. Ona była późnym dzieckiem swoich rodziców i czuła się z tego powodu podświadomie winna. No bo rodzice na nią zwalili winę. To chyba byli baptyści, jacyś tam dobrzy chrześcijanie, którzy po prostu nie mogli sobie wybaczyć, że dali się skusić szatanowi na seks w tym wieku. No oczywiście obwiniali później jeszcze dziecko. Dziecko miało straszne pomieszanie w związku z tym na temat no, siebie i na temat po prostu przyczyn, dla których seks tak, a nie inaczej funkcjonuje. Oczywiście na temat seksu też straszne pomieszanie. No i zupełnie inną metodą, bo metodą regresingu dotarliśmy do tego, gdzie zadziałała ta trauma rodowa. Był to szok właśnie poczęcia. Dziewczyna dokładnie pamiętała, co czuli jej rodzice podczas seksu, podczas tego, kiedy ją płodzili. No i te wszystkie emocje z niej zeszły. Te wszystkie emocje z traumy poczęcia, z szoku poczęcia, to wszystko z niej zeszło.
Ona potem jeszcze kilka dni chodziła taka oszołomiona z powodu tego, co się dowiedziała, bo to tak naprawdę zmieniało wszystko w jej życiu, albo prawie wszystko w jej życiu. Dotychczas całe życie jej było zbudowane na poczuciu winy za to, że rodzice ją zrobili właśnie, dając się skusić złemu. Później to zeszło i dziewczyna zaczęła nabierać oddechu, ochoty na życie po prostu i zaczęła zmieniać swoje nastawienie do siebie i do życia. Czyli mogła już spokojnie budować zdrową samoocenę, co wcześniej nie było możliwe. Tak jak już mówiłem, to było odreagowanie traumy poczęcia, która jest częścią tej traumy komórki macierzystej. Natomiast no, metodą regresingu nie udało mi się dojść do tego, w jaki sposób tam trauma od przodków funkcjonuje. Natomiast, ponieważ jestem w stanie odczuwać czy widzieć, zresztą to jest warunek podstawowy, żeby ktoś mógł tak w ogóle uzdrawiać, musi to czuć i widzieć. Jeżeli dana osoba chce wam zaoferować taką usługę, no wysłucha tego filmu, tak, o to ja już teraz oferuję wypalanie węzłów karmicznych, wypalanie traumy rodowej światłem, tak, ja to zrobię taniej, lepiej. Na pewno będą takie reklamy, z którymi możecie się spotkać. Natomiast ja nie wiem, czy te osoby cokolwiek widzą, cokolwiek są w stanie wypalić. Może troszeczkę, tak? Natomiast, no wiem, że są osoby, które to robią, tak? I robią to skutecznie. Natomiast wiele jest takich osób, którym się tylko wydaje, że mogą to zrobić, natomiast nie są w stanie tego ani zweryfikować, ani siebie zweryfikować przede wszystkim nie są w stanie. No ale, że się chce zarobić, no to się tam robi, puszcza ogłoszenia i jeszcze się twierdzi, a ja to lepiej zrobię. Także moi drodzy, bardzo ważne jest, żeby zweryfikować taką osobę, co do której chcecie się udać i no, sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście potrafi zrobić to, co reklamuje. Wracając teraz do naszego tematu. Istotne jest tutaj to, że zmiana, wypalenie tej traumy rodowej, wzorców, poszczególnych wzorców, których może być dużo, może być mało, ale wypalenie tych wzorców z traumy rodowej powoduje dość istotne zmiany na lepsze w naszym życiu. Tak jak ta dziewczyna, która przestała mieć ochotę zabić ojca, tak wiele, wiele innych osób zmieniło też swoje nastawienia, swoje emocje, czy wobec rodziny, czy wobec świata i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej traumie rodowej są bardzo, bardzo dziwne zapisy, bardzo dziwne informacje są. One dotyczą praktycznie rzecz biorąc każdej dziedziny naszego życia. To wszystko w szczegółach, to wszystko zależy od tego, cośmy od tych rodziców tam przejęli. A to, co przejęliśmy, no to przejęliśmy dlatego, że dla ich przodków były to emocjonalnie ważne sytuacje, emocjonalnie ważne poglądy. I teraz, kiedy patrzymy tutaj na społeczeństwo polskie, to trudno podejrzewać, że w tym społeczeństwie może być ktoś, kto nie jest obciążony traumą rodową. Z uwagi na to, że babcie, dziadkowie, pradziadkowie przeżywali różne traumatyczne sytuacje w związku z dwoma wojnami, w związku z różnymi innymi tam sytuacjami i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że prowadziłem kiedyś sesję Czechowi, który się urodził niedługo po inwazji wojsk, między innymi polskich, czyli powiedzmy sobie Układu Warszawskiego na Czechosłowacji. Musiałem mu odreagować i traumę, która się zakotwiczyła jeszcze przy poczęciu, i traumę, która później wynikała z tego, że w jego wiosce stacjonowała jednostka polska. No cóż,
Nie wiem, jak to wpłynęło na to, że on się nauczył gadać po polsku, ale się nauczył i no, ciągnęło go tak, że zrobił sobie kwalifikację regresera. Całkiem mu to nieźle szło. Więc tutaj różne takie mamy przełożenia i różne momenty, kiedy ta trauma rodowa powstawała. Czasem mogły być to jakieś tam doświadczenia indywidualne, czasem doświadczenia, powiedzmy sobie, całej zbiorowości. Ludzie, których przodkowie przeżyli jakieś obozy koncentracyjne, bombardowania, mają specyficzne wzorce tej traumy rodowej i specyficzne oczekiwania. Ludzie, którzy znowu mieli jakieś tam silne oczekiwania religijne, też mogą mieć po prostu wzorce z poprzednich pokoleń, ponieważ akurat ich przodkowie gdzieś tam byli zaangażowani albo w prześladowania religijne, albo byli ofiarami prześladowań religijnych. W zasadzie, tak jak ja to obserwuję, w zasadzie to pamięć traumy rodowej sięga gdzieś tak do 4 pokoleń wstecz. Czyli prababcia, praprababcia. Często kończy się na prababci, rzadziej się kończy oczywiście z konieczności na praprababci, a potem jest już pustka. Tak jakby ta trauma rodowa się wypalała powyżej 4 pokolenia, tak jakby ta karma po prostu się, trauma rodowa wypalała się. Tam prawie, że nic nie ma, ale spotkałem się z tym, że u pewnych osób wypalałem obciążenia z traumy rodowej z 8-9 pokoleń do tyłu. Zresztą u mnie też było tak, że to było więcej niż 7 pokoleń. No, jest taka bajka, która mówi, że do 7 pokolenia obciążają nas jakieś tam grzechy przodków. No bajka, bo my rozumiemy 7 jako 7, tak? Patrzymy tak, o, 7. Natomiast to 7 to jest z zupełnie innej tradycji. To 7 jest z tradycji hebrajskiej, bliskowschodniej, gdzie ludzie liczyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 i dużo. Więc 7 to znaczy dużo. To jest tak jak liczebnik niepoliczalny, dużo czy wiele. Tyle to oznacza. To nie jest 7. To nie jest 7, że to jest 7 elementów. To jest dużo elementów. I tak to trzeba rozumieć we wszystkich przekazach ezoterycznych, we wszystkich przekazach religijnych, że tu chodzi o dużo. Tu chodzi o dużo wcieleń. Jest to niepoliczalne ile, ale wiadomo, że dużo. I trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że to może być dużo wcieleń, nie upierać się, że ma być 7, bo może być 8, 9, 10, a może być tylko 4. Także to, żeby obudzić was zdrowe podejście do tego i żeby się nie upierać, że trzeba szukać czegoś, czego nie ma. Zresztą ja jestem wielkim przeciwnikiem szukania czegoś, czego nie ma. To jest strata czasu. Jeżeli pewne obciążenia się pokazują, ja podążam za nimi aż do tego pokolenia, kiedy one się zaczęły. W momencie, kiedy się to zaczęło, uświadamia się klientowi to, co tam było. Ja zresztą to też często widzę, czuję, widzę. I następuje rozładowanie. W momencie, kiedy nastąpiło rozładowanie emocji, napięcia, ta trauma jest uzdrowiona. I to uzdrowienie traumy rodowej wpływa na pokolenia wcześniejsze, czyli babcie, dziadków, rodziców, znaczy matkę lub ojca, ale wpływa również na potomstwo. W zależności od tego, jak ktoś ma. Tak? Natomiast na pewno, jeżeli jeszcze nie ma potomstwa, a będzie miał, to po uzdrowieniu tej traumy rodowej, temu potomstwu tego nie przekaże po prostu. Bo tego już tam nie będzie. W jego
wzorcach, w jego komórkach, czy to w plemniku, czy w jajeczku. Tego już po prostu nie będzie. Pole informacyjne, z którym było to związane, przetransformowało się, zmieniło się. Zmieniło się tak bardzo, że ta informacja zanikła. No, niektórzy mówią, że trzeba wszystko dożyć, czy tam powiedzmy sobie do końca przeżyć. Jeżeli coś się gdzieś zaczęło, to musimy to skończyć. To są nieprawdziwe informacje. Znaczy, niektórzy być może muszą przeżyć do końca. To jest tak, jak są dwa podejścia do uwalniania się od pragnienia czy pożądania. Jedna metoda polega na tym, że dążymy do zaspokojenia tego pożądania, ochwacenia się po prostu, no. Już się tak nażreć, tak się naćpać, żeby mieć dosyć. Tak się wypłakać, żeby już nie mieć sił się wypłakiwać więcej. To są terapie psychologiczne. Psychologowie bardzo często negują istnienie poprzednich wcieleń, negują istnienie boskości w człowieku. Owszem, czasem tam do intuicji się odwołują, ale tak jakby powiedzmy sobie pomijają tę sferę. W związku z czym uważają, że ten proces musi się zakończyć. Natomiast ja wiem i nie tylko ja wiem, bo wszyscy, którzy wykonują praktyki duchowe, wiedzą też to, że pewne procesy mogą się zakończyć bez dożywania ich. Wystarczy sobie uświadomić, w jaki sposób jakaś emocja nami rządziła i co ona chciała, żebyśmy zrobili. Bo emocja, oczekiwanie, ono chce, żeby się tam nim zająć i żeby to się dożyło, żeby się spełniło wreszcie. Osho opisywał kiedyś taką metodę, która polegała na tym, że jak ci się chce zapalić, to obserwuj siebie. Nie pal. Nie pal, tylko obserwuj siebie. Obserwuj wszystkie elementy tego, co to pożądanie palenia z tobą robi. Aż dojdziesz do tego, że wcale nie musisz zapalić. Zobacz, jak to z ciebie zrobiło niewolnika. Tak? Uświadomisz sobie, w jaki sposób stałeś się niewolnikiem nałogu. Dzięki temu po prostu będziesz wolny. Natomiast psychologowie, którzy nie znają praktyki duchowej niejednokrotnie, mówią tak, no musisz to dożyć do końca, musisz to przeżyć do końca, zaspokoić te swoje potrzeby. W związku z tym czytałem o takiej metodzie, że po prostu chce ci się pić alkohol, to się nachlaj. Po prostu pij, 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 aż po prostu już nie będziesz mógł więcej pić. Jednemu to pomoże, innym wcale nie. Bo więc spotykamy takich, którym takie metody na pewno nie pomagają. No natomiast prędzej czy później doprowadzają do całkowitego upadku. No na zasadzie takiej, że człowiek się albo zachla na śmierć, albo zaćpa na śmierć, ale nie odpuści, bo ciągle się czuje niespełniony. Jest taki tutaj pewien konflikt między psychologami tradycyjnymi i psychoterapeutami opierającymi się na naukowej psychologii, a tymi, którzy zajmują się duchowością. Konflikt nie jest stworzony przez ludzi, którzy duchową praktykę wykonują, tylko przez tych psychologów, którzy nie wyobrażają sobie, że to jest możliwe. Nie wyobrażają sobie, że możliwe jest uwolnienie się od emocji. No przecież człowiekiem jestem, więc nic co ludzkie nie jest mi obce. A emocje to jest ludzka rzecz. Moi drodzy, z jednego punktu widzenia ma to sens. Ponieważ no Emocje to jest coś naszego, tak? Tylko, że psychologowie nie wiedzą, jak emocja powstaje. Nie wiedzą, że to nie jest coś trwałego i danego nam
gdzieś tam w pewnym momencie, tak? Danego nam, przejętego od innych, my się nauczyliśmy emocji. Większość psychologów tego nie wie. Oni myślą, że z tym się urodziliśmy i że to musimy mieć do końca, tak? Natomiast kiedy ktoś się zajmuje praktyką duchową, doskonale wie, że jeżeli medytuje, przenosi punkt świadomości na inny poziom i on wcale nie tłumi emocji, żeby przestać je czuć. On po prostu uwalnia się od ich tyranii. I właśnie tutaj wypalanie czystym światłem, boskim światłem, tej traumy rodowej czy węzłów karmicznych polega na tym, że właśnie znika. Znika to wszystko, co nie jest miłością, co nie jest boskością. Bo to nie jest naturalne, to jest sztuczne. Myśmy się tego nauczyli. Znaczy tutaj zdecydowanie mam inne podejście niż psychologowie, ponieważ uważam, że emocje nie są czymś naturalnym. Emocje są czymś sztucznym. Naturalne to jest miłość, błogość, radość, szczęśliwość. W medytacji tego doświadczamy. Przy wypalaniu czystym boskim światłem doświadczamy tego. Powracamy do tego stanu pierwotnego poza emocjami. Dlatego te emocje mogą znikać. Bez skutków ubocznych. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest przygotowany, abyśmy mu za szybko usunęli te emocje, no to on może wpaść w panikę. Pamiętam taką sytuację, kiedy samą harmonizację półkul mózgowych robiłem tylko kobiecie i ona w wyniku tego uwolniła się od poczucia zagrożenia. Od lęków, od poczucia zagrożenia. Efekt był taki, że ona uważała, że ja jej krzywdę zrobiłem, ponieważ jak przestała się bać, to kto ją teraz, co ją będzie teraz ostrzegało? Ona nie była gotowa do tego, żeby żyć bez lęków. Ona była przekonana, że musi czuć lęki, które są gwarancją jej bezpieczeństwa, bo jak czuje lęk, to ona wie, kiedy uciekać, przed czym uciekać. Natomiast kiedy się pozbyła tych lęków, to ona wpadła w realną panikę, no bo co ją teraz będzie ostrzegało? Najpierw trzeba zmienić swoje podejście do świata, uwierzyć w to, że wcale nie mamy powodu uciekać, że nie jesteśmy zagrożeni i wtedy się uwalniać dopiero od lęków, a nie najpierw się uwolnić od lęków, a potem panikować. O Boże, bo przecież cały ten schemat, stary schemat, że musimy się bać, żeby zdążyć uciec. Tak, bo on działa. Także moi drodzy, nie tędy droga. Wypalanie traumy rodowej polega na tym właśnie, że usuwamy trwale przyczyny naszych negatywnych emocji, naszego negatywnego nastawienia do różnych dziedzin naszego życia. Czy to jest kwestia majątku, czy to jest kwestia rodu, czy to jest kwestia seksu, czy to jest kwestia związków. Bardzo często właśnie w temacie związków, w temacie seksu jest dużo obciążeń z traumy rodowej. Ale również, jeżeli chodzi o lęki przed utratą majątku, ale również tak, że po prostu jakaś negacja zarabiania, bo po co to i tak dalej, i tak dalej. Różne są te wzorce, które właśnie obciążają nas właśnie z traumy rodowej i warto się od nich uwalniać. Ja posługuję się tutaj, jeżeli chodzi o uwalnianie, wypalanie czystym światłem robię. W technice WHH jest podobnie, też się czystym światłem wypala. Natomiast inne metody, no powiedzmy sobie, nie sięgają aż tak głęboko, ponieważ nie wypalają tego jądra w samej komórce macierzystej i w całej strukturze energetycznej ciała. Bo jeżeli wypalimy w komórce macierzystej pewne wzorce, to znowu ona emanuje siłą przyzwyczajenia, emanuje na inne komórki, które przyjmują tę zmianę. Pozostałe komórki po jakimś czasie, nie od razu, ale po jakimś czasie przyjmują tę zmianę, sygnał o zmianie i
pole morfogenetyczne, czyli to pole informacyjne, w którym żyjemy, też się zmienia i w ten sposób następuje niesamowite uzdrowienie. A jeżeli chodzi o ustalanie, skąd są pewnego rodzaju obciążenia, takie czy inne, no to ja się jeszcze posługuję metodą wahadłowania. Nauczyłem się jej dawno, dawno temu. Nie zachęcam do tego, żeby od razu stać się ekspertem wahadła, kiedy weźmiecie wahadło do ręki. Tego się trzeba nauczyć, trzeba potrenować. Kilka lat systematycznych ćwiczeń i wtedy można sobie sprawdzać różne rzeczy. Ale najpierw trzeba je zdefiniować, co to jest, po co mi to w ogóle sprawić. A to są już inne tematy, zapraszam wtedy do wahadełkowania, do filmu na temat wahadła, różdżki. Tam jest więcej na ten temat powiedziane. No, zapraszam również do oglądania innych moich filmów, a także filmów innych osób, które nagrywają na Świadoma TV. Dziękuję i do zobaczenia.